Hydra Dominatus. Cześć, jestem Wojtek i zapraszam Was dzisiaj do pierwszej części artykułu o, o Legionie Alfa i prymarsze Alfariusie albo Omegonie. W sumie to nie wiadomo. Zrobiłem dzisiaj na grupie Warhammerowej Maleus na YouTubie Sondę, co rzucić: czy dzisiaj rzucić Alfariusa i Alfę, czy krwawe anioły. No więc wygrał Legion Alfa, tak więc lećmy z Legionem Alfa. Artykuł znajdziecie oczywiście na blogu u mnie. Wojtek Wojtekczytawucha40k.blogspot.com. Link do tego bloga znajdziecie pod filmikiem na YouTubie. Tam można mi się odwdzięczyć pykając w reklamy, jak i oglądając na YouTubie reklamy, bo cała kasa jest przeznaczana na tłumaczenia. Jak również można dołączyć do Patronaita, a tam znajdziecie na YouTubie linki wszystkie. Tak więc, e, tak więc, zapraszam, zapraszam do słuchania. Zanim wyruszymy, wysłuchajcie mnie. Rozumiem rozdarcie w waszych sercach, jak jedni mogą walczyć wypełniając rozkazy, gdy inni przelewają krew za braci legionu, którzy to zostaną poświęceni. Ale to jest wojna domowa, to jest czas bezładu i nowej lojalności. Głów mamy wiele, ale działamy jako jedność. Jeden Legion z jedną wolą. Jesteśmy wspólnotą jednakowych i jednakowo myślących. Nie będziemy tolerować pouczania nas. Nie pozwolimy, by nasza jedność została roztrzaskana. Nie, nie będziemy cierpieć przez krótkowzroczność naszych braci z innych Legionów, ani przez skrzywioną wizję Imperium. Jesteśmy Legionem Alfa i patrzymy daleko. Powiedział Omegon, bliźniaczy Prymarcha Legionu. Alfa. Alfarius Omegon, znany również jako Alef Nul, Hydra, Potrójny Wąż, Ostateczny Układ i Ostatni Prymarcha, był jednym z dwudziestu Prymarchów stworzonych przez Imperatora we wczesnych dniach istnienia Imperium Ludzkości. W rzeczywistości Alfarius Omegon był dwoma identycznymi bliźniakami, jeden imieniem Alfarius, drugi zaś Omegon. Ze wszystkich prymarchów, Alfarius bezdyskusyjnie był lub byli najbardziej okryci całunem tajemnic, legend i domysłów, prymarcha Legionu Alfa rozciągał wokół siebie nim tajemnicy, często przemieszczając się niezauważonym nawet pomiędzy rangami swojego własnego legionu. Jednak kiedy należało odrzucić płaszcz dezorientacji, stawał się równie inspirującym dowódcą, co jego bracia z innych legionów, zakuty w pancerz, zdobiony wizerunkami bestii z mitów i uzbrojony w przerażające bronie nieznanego pochodzenia, Alfarius. Kroczył przez pole bitwy niczym Heros z legend. On i jego dwudziesty legion, tak jak Hydra, którą przyjęli sobie za symbol, walczył, wykorzystując taktykę wielokrotnych ataków z tych stron, z których przeciwnik ataku się nie spodziewał. Nikt nie mógł przewidzieć, gdzie i jak prymarcha mógł uderzyć, jakiej broni użyć i jakie siły będzie miał przy swoim boku. W wielu przypadkach wróg nawet nie był świadom, iż będzie walczył z Legionem Alfa aż do ostatniego momentu, gdy ci dołączali, zadając wrogom klęskę w imieniu najbardziej przebiegłego, wyrafinowanego i dwulicowego ze wszystkich dowódców starych Legionów Astartes. Tak jak inni prymarchowie, Alfarius i jego brat bliźniak Omegon zostali skradzeni z genetycznego laboratorium imperatora w Himalajach przez Osnowę. I pozostawieni na odległych światach, by zapobiec nadchodzącej erze imperium i jego ekspansji przez drogę mleczną. Alfarius Omegon został ostatecznie odnaleziony przez Horusa i wysłany na spotkanie z imperatorem Terre, który osadził go i w sekrecie jego brata na stanowisku dowódcy XX Legionu podczas Wielkiej Krucjaty w późnym XX milenium. Głównym sekretem Legionu Alfa jest przeszłość prymarchów Legionu. Są tylko niewielkie poszlaki dotyczące przeszłości bliźniaków oraz skąd pochodzą. Wszystkie informacje, którymi Imperium dysponuje na ten temat, pochodzą przez e, od inkwizytora Cravena z Ordomaleus. Inkwizytor Cravin był potem przekonany o tym, iż jest na celowniku Legionu Alfa. Aktualnie brak jest jakichkolwiek informacji na temat miejsca pobytu inkwizytora, jednak wszelkie dane, jakie Imperium pozyskało na temat ostatniego prymarchy są uznawane za jedynie podejrzenia, a niektórzy wierzą, że jest to intryga Legionu Alfa mająca na celu szerzyć dezinformacje w imperialnych danych. Największy sekret na temat prymarchów Legionu nie został dotąd przekazany komukolwiek spoza XX 20, spoza 20 Legionu. Tak jak żaden z prymarchów, Alfarius posiadał brata bliźniaka Omegona. Nie jest wiadome, czy imperator zrobił to celowo, czy był to przypadek, iż modyfikowany embrion podzielił się na dwa zarodki, zanim jeszcze został wykradziony przez niszczycielskie potęgi. Alfarius i Omegon byli równymi prymarchami Legionu Alfa, jednak to Alfarius był twarzą XX Legionu i pojawiał się jako starszy z braci. Jednak obaj prymarchowie są do siebie podobni w tak dużym stopniu. Iż nie było to możliwe, iż nie było możliwe ich odróżnienie, więc możliwe było, że zamieniali się miejscami i to omegon grał rolę reprezentanta legionu. Byli oni określani jako jedna dusza w dwóch ciałach, i w uproszczeniu zaczęto ich nazywać jako Alfarius Omegon. Podczas gdy Astartes Legionu Alfa podejmowali próby, by jak najbardziej upodobnić się do siebie, obaj Alfa, obaj, Alfarius i Omegon byli jednak charakterystyczni. Wyżsi niż reszta Astartes w ich Legionie, Prymarchowie byli o miedzianej skórze, łysi, i o ciężkich brwiach poniekąd przypominali oni swego brata Horusa, o to tacy podobni do mnie, łysi i ciężkie z ciężkimi brwiami, no jeszcze miedzianej skóry mi trochę brakuje, ale to da się zrobić na słoneczku. W przeciwieństwie jednak do Luperkala, Alfarius i Omegon mieli przenikliwe oczy, które zdawały się mienić, zmieniając barwę od arktycznego błękitu do migoczącej zieleni. Ogólne wrażenie, jakie wywoływali, można opisać jako arystokratyczne dostojeństwo i niebywała inteligencja. Jedynym sposobem, by odróżnić bliźniaków, był fakt, iż Omegon pełnił rolę dowódcy jako Efrid Stealth Squad, to efritańska taka drużyna nie wiem, podstępu, czy, czy nie wiem, niewidzialna, oraz duża część jego pancerza wspomaganego i wyposażenia była pomalowana na czarno, a w pozostałej części pociemniana. Pancerz noszony przez Alfariusa nie różnił się zbytnio od pancerza zwykłego legionisty Legionu Alfa, kiedy jednak efektowność i teatralność były wymagane, obaj, Alfarius i Omegon albo jeden z ich dublerów, mogli się pojawić i wyglądać równie królewsko i oszałamiająco wyglądający jak inni Prymarchowie. Zanim wybuchła odrażająca rebelia Horusa, XX Legion, jego formacje i cele zostały spowite tajemnicą i ukryte przed resztą Imperium. Ta tajemnica była oparta na zmowie wśród najwyższych kręgów władzy, więc prawie pewne jest to, że utajnienie tych informacji było wolą samego imperatora. Wielu imperialnych uczonych uważa, że tajemnica otaczająca ten legion i zawalowanie jego celów posłużyło później do ukrycia mrocznej transformacji w jego sercu, która następowała powoli przez bardzo długi okres czasu. To przekleństwo i narastające uzależnienie od używania własnej nadnaturalnej taktyki podstępu i zniszczenia zwiększyło się dopiero po wstąpieniu Horusa na stanowisko Mistrza Wojny. Legion Alfa stał się krętą, wężową siłą bez, bezkształtnych cieni, równie niebezpieczną i śmiertelną jak wielogłowy potwór ze starożytnego mitu, który to stał się jego ikoną i filozofią działania i życia. Była to broń tak niebezpieczna i silna, że ani Horus, ani nawet imperator nie mogli jej kontrolować. Ślad tajemnicy otaczającej XX Legion można prześledzić aż do jego powstania. Ostatnie znane genoziarno użyte do stworzenia Legionów Astartes pod koniec wojen unifikacyjnych związane z XX Legionem było utrzymywane w jeszcze większej tajemnicy niż pozostałe ziarna, które imperator stworzył do projektu kosmicznych Marines. Dwudziesty protolegion wraz z osiemnastym protolegionem Salamander i szóstym protolegionem kosmicznych wilków zostały uformowane i utworzone w dużej mierze w oderwaniu od reszty legionów i powszechnie uważano je za stworzone do bardzo konkretnych celów. Nieznany jest plan imperatora, który stał za takimi działaniami, a nawet u zarania epoki imperium była to jedna z wielu tajemnic, które imperator trzymał w, w tajemnicy przed dworem, własnymi doradcami, a nawet samymi prymarchami. Legiony te były od samego początku okryte tajemnicą i oddzielone od innych legionów, nie licząc XVIII, który później stał się powszechnie znanym legionem Salamander. W przypadku legionu Alfa stało się zupełnie odwrotnie. Pierwsza tajemnica zrodziła inne, a pytania nadal pozostawały bez odpowiedzi nie tylko na temat metod i natury XX legionu, a także na temat tego, w jaki sposób zostały one wprowadzone w najwcześniejszych dniach swego istnienia. Z wczesnych dekad solarnych istnienia XX Legionu na Terze i podczas ponownego zdobywania systemu Sol prawie nic nie można powiedzieć mm, o nim, chociażby mm, choćby, z choćby najmniejszą dokładnością, a nawet mity i plotki na temat Legionu z tego okresu zostały stracone. Zamiast tego pozostało kilka anormalnych zapisów z nieznanych jednostek Astartes, przeprowadzających ukierunkowane uderzenia, porwania i zabójstwa zarówno na Terze, jak i poza nią, oraz jednostek kosmicznych Marines odpowiadających nie znanym dowódcom lub legionom przechodzącym przez strefę wojny w misjach o wysokim priorytecie, posiadających kody dające im praktycznie nieograniczone zezwolenia i brak jakiegokolwiek obowiązku odpowiadania na pytania. Plotki i przypuszczenia obejmowały nawet oznaczenie alfa, które według niektórych zapisów związane jest już z XX protolegionem od jego samego początku co poza licznymi okultystycznymi i tajemniczymi skojarzeniami i znaczeniami według niektórych źródeł wiąże się z bardziej prozaicznymi skojarzeniami sięgającymi ukrytych prac genetycznych w laboratoriach imperatora. Z wielu zachowanych źródeł wynika, iż podczas tworzenia protolegionów po Primus lub I Legionie, um, Angelis, Tenebrium, inaczej mrocznych aniołów, Legion został podniesiony do czynnej służby w procesie testowania oraz prób, nim pełna siła została utworzona poprzez masową rekrutację spośród populacji terry lojalnej wobec sprawy imperatora. Każdy etap tworzenia skutkowałby rozszerzeniem implantacji genoziarna na coraz większe grupy neofitów. Ostatnim z wstępnych etapów według źródeł była indukcja alfa. W istocie wierzono, że celem pierwszej nieeksperymentalnej implantacji było utworzenie protolegionu Astartes przy minimalnej sile bojowej, tak aby mógł być przetestowany na polu bitwy. Właściwie to nie ma żadnych dowodów na to, że XX wzór genoziarna został przynajmniej zatwierdzony przez imperatora po ograniczonych testach bojowych, czy też kiedykolwiek miał zostać rozbudowany do pełnej implantacji albo miał otrzymać region terry do masowej rekrutacji, jak to robiła reszta legionów w pierwszych latach Wielkiej Krucjaty. To skutecznie ograniczyło XX Legion do ilości od 1000 do 3000 Astartes i skutecznie odsunęło ich w cień, podczas gdy ich bracia szybko się rozwijali i rozlokowali w początkowych fazach Wielkiej Krucjaty. Pytanie tylko bo zostaje, pytaniem pozostaje tylko, dlaczego tak się stało. Prawie na pewno nie była to kwestia adaptacji genów. Zachowane zapisy próbek podają wskaźnik powodzenia implantacji XX genoziarna na najwyższym końcu skali. Dowody wskazują, że było ono zdecydowanie lepsze od niektórych innych rozwiniętych typów, np. drobne niedogodności odczuwane przez szósty legion kosmicznych wilków czy dziewiąty legion krwawych aniołów, których wzory genetyczne są udokumentowane gdzie indziej. Podobnie wydajność w polu była zaskakująco wysoka, co usuwa kolejną najbardziej oczywistą przyczynę uznania dwudziestego protolegionu za porażkę. Istnieją trzy nietypowe teorie, które wyjaśniają, dlaczego XX Legion nie został rozwinięty do swych pełnych możliwości we, wczesnym, we wczesnej fazie Wielkiej Krucjaty. Pierwsza teoria podaje przyziemne rozwiązanie w postaci sabotowanych zasobów ludzkich. Przydział rekrutów do reszty legionów w tym czasie obejmował już większość pasujących genetycznie i kulturowo kandydatów, zarówno z Terry, jak i z systemu Sol. Pewnego rodzaju katastrofa, która została przeredagowana w oficjalnej dokumentacji Imperium, udowodniła, jakim szaleństwem jest próba rekrutowania legionistów Astartes z potencjalnie skażonych źródeł. Druga teoria to podejrzenie, iż zostały odkryte pewne ukryte problemy czy wady, które uniemożliwiły ekspansję protolegionu. Jednak jest to mało prawdopodobne, ponieważ sugeruje, iż imperator nie był w stanie lub nie chciał rozwiązać takiego problemu oraz był również niechętny do bezwzględnego wyeliminowania nieudanego eksperymentu, jak wcześniej e, chodziło o wojowników Gromu. Trzecia teoria głosi, że XX Legion został celowo zachowany oddzielnie, jako oddzielna jednostka z militarnych lub innych przyczyn, by działać jako strategiczna rezerwa genoziarna lub jako grupa kontrolna. Teoria ta zakłada również, że XX Protolegion został powstrzymany przed dalszym rozwojem oraz został uwarunkowany unikalnym torem rozwoju, gdyż pozostałe legiony były zbyt ograniczone w zakresie modyfikacji. Pozostałe dowody wskazują na to, że ostatnia faza Legionu Alfa posłużyła Imperatorowi do późniejszego utworzenia i rozwoju jego osobistej gwardii Legio Cestodes. Kiedy Wielka Krucjata ruszyła pełną parą po 798 roku 30 milenium, a pierwsza z wielkich flot ekspedycyjnych wyruszyła z olbrzymimi siłami, by doprowadzić do zjednoczenia galaktyki, XX Legion zniknął z oficjalnej historii na wiele z dekad solarnych. Wydaje się jednak, że istnieje związek między nimi a pewnymi ukrytymi wydarzeniami podczas Wielkiej Krucjaty, które nigdy nie zostały odpowiednio wyjaśnione przez oficjalne kroniki, a nawet nie były znane ludziom na najwyższych szczeblach imperium, w tym nawet samemu tronowi Terry. Niektórzy sugerują, że w tym czasie XX Legion bez ich zaginionego prymarchy miał do odegrania tajną rolę, w procesie budowania przyszłości imperium. Sugerowano, że to on od najwcześniejszych dni Wielkiej Krucjaty i Wielkiej Wizji Imperatora o Zjednoczonej ludzkości, wolnej od Kajdan, Mąk, kosz, koszmarnych wrogów, a także bez mm, groźby i niebezpieczeństwa wewnętrznego wroga, którego istnienie zostało udowodnione wielokrotnie, miał stabilizować sytuację na zajętych planetach. Dowody na słuszność tej hipotezy widać po tym, że rodzące się imperium było nękane powstaniami, drobnymi buntami. I niebezpiecznymi spiskami renegatów i zdrajców. Tego rodzaju wrogowie wpadli w mroczną ciemność po gorzkim oporze i miażdżących podbojach podczas krwawych wojen zjednoczenia w ramach zemsty. Wielu zostało ogarniętych przez rządze władzy lub skażonych przez koszmarne siły, co doprowadzało ich do przekręcania imperialnej prawdy, by służyła ich własnym celom. Nikt nie spodziewał się, że tacy ukryci wrogowie mogą uderzyć w serce Imperium, dopóki nie doszło do tak zwanego incydentu, który to dotyczył rezerwy genoziaren. Omal nie skazał całego trzeciego Legionu Dzieci Imperatora na zniszczenie. Przypisuje się to działanie sekretnym zewnętrznym wrogom. Wydarzenie to nastąpiło w czwartej dekadzie Wielkiej Krucjaty około 838 roku, 30 milenium, kiedy genoziarno trzeciego legionu zostało skażone straszliwą zarazą wirusową, która pojawiła się w nieokreślonych raportach o anomalnej aktywności legionu kosmicznych Marines. Działania te były jednakowymi taktycznymi operacjami, które miały miejsce daleko od linii frontu Wielkiej Krucjaty, dokonywane przez małe jednostki, od oddziału do kompanii. Wojownicy, którzy je przeprowadzali, byli niewątpliwie legionistami Astartes, gdyż zostali oni zidentyfikowani poprzez ich siłę, umiejętności i uzbrojenie, lecz i tożsamość pozostaje, lecz ich tożsamość pozostaje dokładnie nieznana. Ci tajemniczy legioniści nie nosili lub nosili niewielkie oznaczenia jednostek i heraldyki oraz inne oznaczenia, które nie znajdowały się w oficjalnych rejestrach. W niektórych przypadkach działali pod fałszywą banderą, nosząc liberię znanego Legionu, często gdy ten Legion akurat działał w tym, e, w tym regionie, lecz bez jego wiedzy, licencji czy pozwolenia. Działania te również były tajne i składały się na nie głównie chirurgicznie przeprowadzone uderzenia, zabójstwa, szpiegostwo, sabotaż, odzyskiwanie nieznanych artefaktów, porwania ważnych osób czy też całych grup w nieznanym celu. Te ataki, dokonywane zarówno na linii frontu, jak i w już dołączonych światach imperium, były śmiertelnie dokładne i rzadko pozostawiały żywych świadków, którzy mogliby przekazać jakieś informacje. Doniesienia wobec tego, co się stało, zwane w niektórych kręgach jako legion duchów, były rzadkie. Przynajmniej te, o których wiadomo, a protesty i prośby o pomoc ze strony lokalnych dowódców imperialnych lub gubernatorów planetarnych były ignorowane. Niektórzy członkowie imperialnego dowództwa sugerowali, że XX Legion działał, ale jak inne wyspecjalizowane organizacje imperialne, takie jak Legio Custodes, Securitas in Consensus i Officio Assassinorum, których aspekty i siła zaczęły zanikać w świadomości ludzkiej, choć ani na chwilę nie została osłabiona. Gdyby taki legion duchów istniał jako spójny byt, reprezentowałby on przerażającą perspektywę siły legionów Astartes, której to specjalizacja polegałaby na działaniu w sposób wyraźnie odmienny od swoich braci, lecz także w tajemnicy. Gdyby ta siła rzeczywiście należała do XX Legionu, to mogłaby działać w cieniu imperium przez ponad wiek terrański, budując bogactwo wpływów i doświadczeń podobnych do każdego innego Legionu Kosmicznych Marins oraz podejmując jednocześnie tajną wojnę równoległą do Wielkiej Krucjaty. To, co się stało i czego się nauczyli w ciągu tylu minionych lat, pozostaje nieznane, a jeśli nawet są jakieś przypuszczenia, to są one tylko jakąś teorią spiskową ukształtowaną po fakcie. Stawia to zatem pytanie, dlaczego? Działalność i jakiekolwiek cele Legionu Duchów zakończyły się. Może został zastąpiony przez wyspecjalizowane i nowo utworzone siły imperialne, a może stał się zbyt nieprzewidywalny, niemożliwy do kontroli albo nawet zbyt niebezpieczny w tej formie. Czy potrzeby Wielkiej Krucjaty do prowadzenia frontowych działań wojennych legionów okazała się, e, pod, okazały się zbyt wielkie, by XX Legion mógł pozostać w cieniu, czy też długo oczekiwane odkrycie ich prymarchy wymagało zmiany? Niezależnie od tego, jaka jest prawda, pokrętne kroniki Legionu Alfa powstały z ciemności, wychodząc na światło Imperium. I tak oto dotarliśmy do końca pierwszej części artykułu, którego autorem jest Tomasz. Dziękuję bardzo. Eee, dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście, za to, że słuchacie. Tak więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Na pewno wiele ciekawostek będzie, ponieważ Legion jest, no wiadomo, tajemniczy i każde, każde jakieś ciekawostki będą, będą mile widziane. Tak więc zapraszam. Mm, oczywiście jutro. Jutro będą krwawe anioły. Tak więc zapraszam A dzisiaj, dzisiaj Alfarius jutro krwawe anioły, którego, którego mm, sponsorem jest Wawrzyniec. Jutro jeszcze o Wawrzyńcu opowiem. Tak więc tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Jutro trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek. Hydra dominatus